Ukrywanie i niszczenie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Artykuł 29, ustęp 3 ustawy o własności lokali stanowi, że każdemu właścicielowi lokalu służy prawo kontroli zarządu. Na podstawie tego przepisu każdy członek wspólnoty może wystąpić do zarządu z żądaniem udzielenia informacji dotyczących spraw wspólnoty mieszkaniowej. Lub wyjaśnień związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Co zrobić zatem, gdy dokumenty wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej są ukrywane? Czy dokumenty wspólnoty lub spółdzielni są nadal ukrywane przed właścicielami nieruchomości, jak w PRL? A może zostaliście poinformowani, że nie dostaniecie dokumentów do wglądu, bo jest ochrona danych osobowych. A może po raz kolejny nie było prezesa, który musi zatwierdzić wydanie wam dokumentów? A może kazano wam zapłacić 2,5 zł za stronę kopii? Po czym wydrukowano stos całkowicie niepotrzebnych dokumentów? Jakie są wasze doświadczenia zdobyte podczas próby wglądu w dokumenty wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, zróbcie to proszę. Ukrywanie dokumentów przez zarząd zarządce to przestępstwo. Witam Państwa. Jeśli interesujecie ten temat, daj lajka pod tym filmem. To taki kciuk, jak w Facebooku zrobi się niebieski. W ten sposób algorytmy YouTube będą wiedziały, że ten materiał jest ciekawy i będziemy mogli dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Na końcu tego materiału, na środku ekranu, znajduje się przycisk do subskrybowania kanału. Pod ekranem każdego materiału na naszym kanale możesz zadawać pytania. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Możesz też podzielić się swoimi doświadczeniami i przestrzec innych w sprawie ukrywania dokumentów i kontroli dokumentów. Ok, skoro już dałeś lajka, zrobił się niebieski, zaczynamy. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, co jest ściśle powiązane z przysługującym mu prawem kontroli działalności zarządu. Powyższe uprawnienia wynikają wprost z ustawy o własności lokali. Artykuł 29 ustawy o własności lokali stanowi właśnie o współzarządzaniu. Każdy współwłaściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie uchybia to jednak przepisom artykułu 21 ust. 1 artykuł 22 ust. 1. W artykule 29 możemy dowiedzieć się o obowiązkach zarządu i zarządcy oraz kontroli właścicieli. Artykuł 29 ustęp 3 stanowi, iż prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. W pierwotnych dokumentach jest prawda, a tylko prawda jest ciekawa. Jako współwłaściciele, dostajecie informacje wtórne przetworzone przez zarząd i zarządcę. Jakiekolwiek, czy to są informacje finansowe, czy dotyczące stanu faktycznego. Być może jest to po prostu ich subiektywne odczucie. Może nie mają wiedzy, doświadczenia, może celowo manipulują pewnymi informacjami. Dlatego musicie zdawać sobie sprawę, że przedstawiane przez zarząd, zarządcy informacje są to informacje wtórne, które są bardzo subiektywne. Jeśli zarząd bądź zarządca jest oszustem, dostajecie fikcyjne sprawozdania. Nie mają one nic wspólnego z prawdziwym stanem, czy to finansów, czy waszej nieruchomości. Pierwotne dokumenty to wyciągi bankowe ze wszystkimi transakcjami. Zarówno przychodowymi, wpłatami na konto, jak i kosztowymi. Jest to rachunek kasowy, jeżeli jest prowadzony. Są to faktury VAT, deklaracje VAT składane w urzędach skarbowych, sprawozdania składane do Urzędu Skarbowego. Sprawozdania wspólnot mieszkaniowych. Często tworzone są niezgodnie z ustawą rachunkowości. Jest na ten temat materiał na naszym kanale zatytułowany właśnie o fikcyjnych sprawozdaniach finansowych. Dodatkowo, bardzo często firma administrująca podszywa się pod zarządcę nieruchomości. Robi to w celu wyłudzenia od właścicieli nieruchomości fikcyjnych zaliczek. Na ogrzewanie, wodę, e, ustawione przetargi, itd. Tak także o fikcyjnych zarządcach nieruchomości jest materiał na naszym kanale. Także, jeżeli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej, zapraszamy do tych materiałów. Fikcyjni zarządcy wyłudzają także VAT e, na wspólnotę. Może to być nawet około 50 tysięcy złotych rocznie, w zależności od tego, ile macie kosztów, i na przykład jeżeli jak duża jest ta wspólnota, zwłaszcza jeżeli robicie jakieś remonty, dodatkowe, jakieś, to są właśnie mechanizmy bardzo często, gdzie podwykonawca wystawia fakturę VAT. Wy jesteście informowani o kwocie brutto, a następnie zarząd bądź zarządca nieuczciwy, taki występuje o zwroty VAT-u, przekazuje je na jakieś prywatne konto lub rachunek techniczny. W świetle artykułu 276 kodeksu karnego, ten, kto niszczy, uszkadza czyni bezużytecznym. Ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu proceder to przestępstwo. Zarząd bądź zarządca, który ukrywa przed Wami, właścicielami nieruchomości dokumenty, dokonuje przestępstwa. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, na którą bardzo często takie nieuczciwe firmy się, czy, czy zarządy się powołują, zarząd wspólnoty mieszkaniowej bądź firma administrująca, zgodnie z umową, jeżeli o tym stanowi, jest administratorem danych osobowych. Zatem ma pewne obowiązki prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Oraz środki, zapewnić kontrolę nad tym, takie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały zebrane, w jaki sposób, jak są przetwarzane, komu są przekazywane. Na temat tego wszystkiego musi być szczegółowa, prowadzona dokumentacja. Muszą też zapewnić, że. Przetwarzanie danych, przetwarzania danych mogą, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pewne upoważnienia, które właśnie ten administrator danych osobowych nadał. Zatem, jest to pewna, są to pewne pewien za, zasób procedur, czy to w firmie, czy we wspólnocie, którym oni muszą się podporządkować. Oczywiście jest to tutaj jakieś powoływanie się na ochronę danych osobowych i tak dalej. To jest abstrakcja. Proponuję zgłębić właśnie te obowiązki, w jaki sposób zarząd bądź zarządca powołujący się na ochronę danych osobowych przetwarza te dane. I tak naprawdę, czy wystąpili właśnie od Was, jako właścicieli nieruchomości, o, o, o szczegółowe wytyczne na ten temat. Taka patologia jest tylko w Polsce. Na całym świecie chroni się dane osobowe, ale nie może to być powód do tego, żeby właścicielom nieruchomości nie przekazywać danych. Oczywiście, te, te, jeżeli chodzi o dane osobowe i tak dalej, mogą one zostać w jakiś sposób zakryte, jeżeli rzeczywiście administrator. Danych osobowych tutaj działa w interesie współwłaścicieli nieruchomości. Także to nie jest powód do tego, żeby nie przekazywać dokumentów. Kolejny powód, na który, na który bardzo często się takie nieuczciwe firmy zarządzające, administrujące powołują, to tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa. No to jest już typowy bullshit. To przedsiębiorstwo działa właśnie na Podstawie bardzo często umowy podobnej do agencyjnej, wymieniony na rzecz, a zatem absolutnie nie ma tutaj mowy o tym, że oni mogą przed właścicielami ukrywać jakieś dane. Im bardziej te dane są ukrywane przed wami, tym bardziej możecie się domyślać, że robią to celowo, aby ukryć swoje. Przestępstwa. Tak naprawdę popełniają w ich ocenie mniejsze przestępstwo związane właśnie z ukrywaniem dokumentów, niszczeniem, żeby nie, nie, nie dowieść im przestępstwa znacznie większego: nieprawidłowości finansowych, wyłudzenia pieniędzy, oszustwa, wyprowadzenie pieniędzy, działalność na szkodę. W końcu zorganizowana grupa przestępcza i tak dalej, i tak dalej. Pralnie brudnych pieniędzy, oczywiście, no bo jeżeli tutaj dochodzi do różnego typu, właśnie tego typu przestępstw, to później te pieniądze są dalej wpuszczane do obiegu. Czyli tak naprawdę, no taka właśnie wspólnota i spółdzielnia to jedna duża pralnia, gdzie, gdzie krążą tylko faktury fikcyjnych usług. Pieniądze są wypopowywane często na jakieś szkolenia, na jakąś firmę szkoleniową. I tak dalej, i tak dalej. Proponuję sprawdzić zatem rejestry uchwał, projekty tych uchwał, listy do głosowania, przeliczyć głosy. Takie podstawowe rzeczy, by sprawdzić protokoły. Kto je podpisał, jakie tam są liczby. Oszustwa są bardzo łatwe do, do, do wykrycia. Musicie mieć po prostu dostęp do dokumentów. A Musicie też skontrolować wyciągi bankowe, faktury pod kątem prawidłowości rozliczeń, zarówno kosztów, jak i przychodów. Ok, to tak tytułem wstępu, jeżeli chodzi o ukrywanie dokumentów, przestępstwo związane właśnie z ukrywaniem, niszczeniem. Dajcie lajka, like komentujcie, a na środku ekranu znajduje się przycisk do subskrybowania. Jeżeli zobaczymy Wasze zainteresowanie, na pewno przygotujemy więcej materiałów na ten temat. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia.